który dostałem na gwiazdkę, no niestety spotkało nieszczęście z mojej strony, został rozpruty. Pół wieku z misiami. Tyle właśnie czasu zbiera moje misie. W międzyczasie mam ich około 7 tysięcy, a to już nie jest mała ilość. One kiedyś, to ja je musiałem szukać, znajdywać, wynajdywać jakieś fajne egzemplarze, ale dzisiaj to one mnie znajdują. Bo spójrzmy w świat i obojętnie gdzie byśmy nie spojrzeli, misie są wszędzie. Zbierałem najpierw te misie, które dostawałem od kogoś. Potem zacząłem zbierać misie, które zbierałem w czasie podróży, gdzie wędrowałem po Europie, po świecie. Zawsze jakiś mis ze mną przybywał. Wysyłałem też kartki z misiami, wtedy ludzie wiedzieli, czy znajomi, krewni, że to ode mnie właśnie, nie musieli patrzeć nawet, kto podpisał, bo był miś. Ważne jest, aby te misie znalazły swoje miejsce. One przeżyły wiele i chciałbym, żeby one dalej mogły opowiadać swoje historie. W tym szybko pędzącym świecie myślę, że ważną rzeczą jest, abyśmy dzieci uczyli kochać misie, żeby one umiały kochać ludzi.